Witam Was serdecznie. Złożę swoje świadectwo, jak spotkałem Pana. Posłuchajcie, moja mama miała już w ogóle zakaz rodzenia dzieci i od lekarza. Moja siostra urodziła się, jest teraz wierząca. Ojciec chciał, żeby zrobiła aborcję, żeby ona się nie urodziła, ale urodziła się moja siostra. Następnie mój drugi brat, następny, który mama też zaszła w ciąży, poroniła. No i dochodzimy do mnie. I teraz w wieku 38 lat mama zaszła w ciąży ze mną, znaczy urodziła mnie i przeżyła śmierć kliniczną. Opowiadałam to mi później, dlatego też takie fakty chcę tutaj połączyć. Przeżyła śmierć kliniczną i jak umierała, powiedziała do Jezusa, żeby się zaopiekował mną. I śmierć kliniczna była 9 minut jej. Później jak wróciła do swojego ciała, lekarzowi to powiedziała, lekarz powiedział, że to jakaś jest tam, jakieś tam po porodzie jakieś tam kwestie tego są i nie musi tego nikomu mówić, takie inne rzeczy i ten. No i tak sobie biegałem po tej planecie, taka owieczka, a może jako mały to baranek, sobie tak biegałem. A byłem taki blondyneczek, niebieskie oczy miałem, taki ładniutki byłem. Słuchajcie, i nastał taki fakt, że gdzieś w wieku 7-8 lat starsza koleżanka molestowała mnie seksualnie. Te obrazy mi zostały przez całe moje życie, jak dorastałem. Dlatego byłem w takim wielkim, jakby to powiedzieć, no, w takim wielkim, no, jakimś poczuciu winy, jakieś takie coś miałem w swoim sercu. To działało na to, że nie mogłem się skupić na lekcjach, byłem taki rozdrapany, rozbity byłem. W ogóle byłem nerwowy, pobudzony, znaczy można było dzisiaj powiedzieć, że takie ADHD na dzisiejszy czas, jak tam diagnozę stawiają dzieciom i żyłem sobie tak. I słuchajcie, i następnie, jeżeli był jakiś urodziłem, taki malutki byłem, następną rzeczą, dlatego ten fakt mówię powierzenia mamy mojej, bo to tak się wszystko łączy. Następną kwestią było, tak też byłem jakimś tam, nie wiem, malutki byłem, lekarz mi podał, bo 8-miesięczny się w ogóle urodziłem, lekarz mi podał jakieś tabletki takie i zablokowało mi mocz w ogóle. I dzięki, że się ten kapnął, ten lekarz, bo już, wiecie, pojechał do spórcy, co nie? Ale widocznie nie był to plan. I słuchajcie, żyłem sobie tak na tej planecie, jak to pastor powiedział tutaj, na tym szambie, co nie? Którym trzeba umieć pływać. Zacząłem się powoli uczyć, co nie? A tutaj pływać na tym, na tym świecie. I słuchajcie, no żyłem tak sobie, ale wiecie co, przyszedł taki czas, zacząłem dorastać w swoim życiu, i cały czas jakieś miałem, nie wiem, coś mi brakowało w tym życiu, jakąś taką pustkę miałem, nie wiem, i widziałem jak to określić, bo byłem młodym człowiekiem. I nawet mówiłem, bo nie byłem jeszcze wierzącym człowiekiem, nawet do swojego rodzeństwa czy do innych ludzi mówiłem, że nie jestem z tego świata. To już chyba proroctwa sobie, wiecie co, i mówiłem, że jestem z tego świata. No i szedłem tak sobie przez te życie. Był taki moment jeszcze, to są takie ważne fakty, teraz wiecie, ja już jestem 20 lat nawrócony, to są takie fakty, które są ważne i które później przerobiłem w swoim życiu chrześcijańskim, żeby zobaczyć pewne rzeczy. Później w wieku tam, nie wiem, 10-12 lat, wszędzie nie było pełno, byłem takim wiecie, niesfornym dzieciakiem. Wszędzie gdzieś chodziłem, wszędzie coś tam kombinowałem. Kiedyś gdzieś tam poszedłem coś kraść, głowa mi się zablokowała, wiecie, w kracie. Głowy nie mogłem wyciągnąć w ogóle z tej kraty. I tak zawsze coś szukałem na tej planecie, wiecie. No zawsze tu miałem pustkę, coś mi brakowało, wiecie, mówię, coś jest ze mną nie tak.
Potrafiłem sobie, wiecie co, spodnie potrafiłem sobie kupić nowe. Wiecie, że one mi się za 10-15 minut lepiej podobały? Nie wiedziałem, co chodzi w ogóle, bo pytałem się ludzi, mówię tam do znajomych, może do tego, do psychiatryka bym poszedł, czy spędzał, do lekarza. Coś siedział, mówi, nie, idź tam, bo wiesz, powiedzmy, że jesteś wariat, albo tam zrobić jakieś papiery i powiedzieć, że w ogóle ten... Słuchajcie, i... no co, młode życie. Zaczęło się młode życie, ta pustka, te poranienie przez ten fakt, który zaistniał. No ale na szczęście miałem dobrych rodziców. Rodzice mnie kochali, urodziłem się siódmy, taki, wiecie, ostatni rodzynek, co nie, któremu wszystko mu wolno. Rozpieszczali mnie, robiłem co chciałem normalnie i ten. I wiecie co? I ten. Następnie, idąc przez te swoje życie, no jakoś tam żyłem, ale naprawdę ciężko mi było w tym życiu. I przyszły jakieś sytuacje w życiu, w których nie potrafiłem sobie poradzić. Przez te molestowanie lęk wszedł do mojego serca, wiecie? Straszna rzecz, naprawdę. Człowiek wszystkiego się boi w swoim życiu. Ma lęk, no. W ogóle jest ciężko jest człowiekowi żyć. I tak właśnie, wiecie, no, z tym smutkiem, z tym wszystkim tak żyłem przez swoje życie. Przyszedł taki też moment, jak już byłem gdzieś, miałem 10-11 lat, mama do mnie przyszła i mówi, słuchaj, może chciałbyś służyć Bogu? Ja mówię, dreszcze mnie takie przeszły, ja mówię, tak. No, mówi, zapisałem cię, będziesz ministrem. Dobra, mówię, nie ma problemu. No, u nas w rodzinie, no, chciała, żebym został księdzem, no. I tam, dwóch kuzynów mam księży. I zapisała mnie do tego kościoła, byłem sobie ministrantem, ale będąc tym ministrantem, wiecie co, nie wiem, no. I sam nie czułem w kościele katolickim, chodziłem sobie tam, wiecie, robiłem tam dzwonkami, dzwoniłem, takie rzeczy. Kołnierzyki, takie wiecie, ministranci, to żeśmy się bili o te kołnierzyki, że normalnie krew bryzgała. I co to się dzieje, mówię, ale sobie nie zdawałem sprawy, wiecie co, ale mówię, no kurde, no coś, te chrześcijaństwo, jakoś coś to nie gra z tym wszystkim, wiecie. Następna taka była kwestia w latach 90. Tary przychodziły do kościołów i ten. I ksiądz zaczął dzielić te tary, wiecie co, ja miałem wtedy już chyba 14 lat miałem. No i kurde. I co w ogóle mieszkałem w takiej miejscowości bogatej, gdzie dużo górników jest, tam bogaci ludzie byli. No tak przyjechali do księdza, no to wiecie co, to te najlepsze rzeczy to kurde ładowałem ja Coca-Colę, szynki, takie inne rzeczy ładowałem do samochodów tych bogatych ludzi. A ksiądz mówił, że trzeba być, nie wiem, no. Bóg jest sprawiedliwy, jest dobry, jest takie inne rzeczy. Mówię, co tu się dzieje? Mówię, kurde. Ładowałem jej to, przyszedłem do domu i mówię do moich rodziców, mówię, no to, po co ja tam będę chodził do tego kościoła? Mówię, jak mówię, to jest cała nieprawda. Mówię, a ludziom mówię normalne, mówię, rzuca normalnie z jakiegoś takiego podwyższenia ciuchy. Jedni tam złapali, to te dżinsy rozerwali. Kurde, wolej tam daje byle jaki, takie tym ludziom. Mówię do moich rodziców, mówię, ludzie. Mówię, co tu się dzieje? Mówię, mówicie, że chodzi do kościoła, żeby jakieś inne rzeczy, a to w ogóle nie ma sensu. I ten, mój ojciec tak czytał gazetę, tak się schował, normalnie będzie miał co powiedzieć, moja mama powiedziała, no źle zrobił takie inne rzeczy. Powiedziałem, ostatni raz jestem w kościele, ostatni raz chodzę na religię. W wieku 15 lat przestałem w ogóle już gdziekolwiek chodzić do kościoła, gdzie tam chodziłem na święta, żeby tam przeprosić mam nie robić. I ten, no jak już przestałem w ogóle do tej organizacji chodzić, to już w ogóle hulaj dusza, piekła nie ma, co nie? Już 15 lat poszedłem do szkoły, zacząłem jeździć do Olsztyna, no i tam zaczęły się jazdy, co nie? Palenie papierosów, jakieś kupowanie i te wszystkie rzeczy, picie alkoholu, tego wszystkiego i cały czas, wiecie co, cały czas ta pustka. Cały czas zadawanie pytania, wiecie co, ja już w wieku nie wiem, no. 12, 13, 14, ale nie, może nie, 13, 14, co nam sobie pytanie, po co na tej planecie w ogóle jestem? Jaki jest sens tego życia tutaj? Kurka, bo tam mówię, chodzić do roboty, mówię, jeszcze w tych czasach komunistycznych, to dzisiaj macie dobrze, co nie? W czasach komunistycznych, to co tam było, $10 zarabiamy, no dżinsy zarabiamy, mówię, po co chodzić do roboty, co w ogóle robić na tej planecie? Mówię, tu nie ma sensu żadnego, wziąć się normalnie, odpalić i koniec. I wszystko. I słuchajcie, przez te moje młody czas, jak byłem, no, jako taką nastolatkiem, wiecie co, naprawdę miałem pustkę taką w życiu,
miałem, nie miałem w ogóle sensu życia, zadawałem sobie pytanie, mówię, po co w ogóle tu żyję, na co jestem na tej planecie i ta pustka. No trzeba było coś to zrobić z tą pustką, co nie? No to co ona, jak już zaczęło się tam 16 lat, 17, dojeżdżałem do 3 do pracy, no to co, no to koledzy, no to wódka, takie rzeczy, wiecie, no wszystko, świat, dyskoteki, to wszystko, no, zadawanie się później z elementem przestępczym, takie rzeczy, wszystko. A to dalej, kurde, dalej to nie mogło normalnie, ja dalej nie mogłem funkcjonować. I słuchajcie, chodziłem do szkoły, do technikum zaoczne, robiłem, nie chciało mi się tego uczyć, a tam, wiecie, chodziłem się do tej szkoły, kurde, znaczy tam w miarę sobie radziłem w tej szkole, tam nie musiałem się za bardzo uczyć, to w kiblu tam żeśmy siedzieli wódkę, czy w kiblu, tak się przygotowywałem do tej, mówię, kurka woda, nie chcę już w tym życiu nic robić, poważnie, muszę się odpalić stąd, nie, bo koniec, już mnie przychodziły wtedy myśli samobójcze, już w ogóle miałem takie jazdy, co nie, no, już więcej się nie chlało, jak 3 dni, bo już się strach było przejść przez zebrę, już było strach przychodzić, co nie. No ale mówię, to muszę jakoś wyjść z tej imprezy, no bo to nie da rady tak żyć, no. I ten, zawołali mnie do wojska, co nie? Zawołali mnie do wojska, bilet mi chcieli dać, ja mówię, poczekaj, mówię, gościu, przecież mówię, muszę szkołę skończyć, ale musisz mi się uczyć, nie chciał, mówię, dobra, dawaj ten bilet do wojska, co nie? Szedłem do wojska w wieku 19 lat, tam już w ogóle była masakra, się zaczęło to wszystko, to koniec. Wiecie, no kiedyś tam w armii komunistycznej to było ciężko było, co nie? No takiego, chowałem się na takiego, wiecie co, na takiego mordercy się chowałem normalnie. Poważnie, no tak. Jak przyjechałem do domu, to moja mama powiedziała, pierwszą rzecz, jak mnie zaczęła, przyjechałem, to powiedziała, że diabeł będzie wstąpił. Ja mówię, to bardzo dobrze. I słuchajcie, no byłem tym wojskom, byłem na wojsku, co to pierwszy rok, wtrysk maksymalny, nie wiem, 500-700 tysiąc pompek robiłem, wiecie co? Takich miałem niedobrych miałem dziadków. Ale mnie trenowali normalnie na tego, no, na mordercę tam trenowali. No przyszedł ten rok, ostatni rok wojska, no to tam już wiecie, no dziadek już byłem z Pobola, no to już tylko chlanie, głupoty, wychodzenie na miasta, ucieczki, ancel, te wszystkie sprawy. No dobra. Już tam miałem jakieś kwestie, leżałem sobie na łóżku i się patrzyłem, wiecie, co w ścianę się patrzyłem. Popytał i mówi, ty bzikujesz, mówi człowieku, weź coś rób ze sobą, co nie? Ja mówię, nie, jakoś tam się ogarnę, co nie? Siedziałem po pół godziny, po 2 godziny w sufit patrzyłem. Już nie brało konkretnie. I ten, no dobra, szedłem z tego wojska, wiecie co, wyszedłem z tego wojska. Szczęśliwie mówię, trzeba odreagować teraz. Teraz z tym wszystkim. I kurka woda, wiecie co, 2 lata się rozpędziłem, ja dzień non-stop, wiecie co, non-stop menadż, 2 lata. Nie wiedziałem, ile mój organizm wytrzyma, naprawdę. 2 lata non-stop, menadż, non-stop. Już nie miałem siły, wiecie co, nie miałem siły żyć, nie miałem siły pracować, nic mi się nie chciało. Mówię, no dobra, na 90 jakoś coś skręcić, żeby jakoś sałatę zarobić. Jakoś kasę do 90, ty z Polonezu się do Mercedesu przysiadają, dalej na piwodę wodę. Co sobie tutaj zrobić z tym moim życiem? No i słuchajcie. I kurde. Pojechałem do Rosji, chciałem handlować gaciami tam. Czyli sobie, wiecie, nie? I tam to totalnie, to jest ta sama masakra, wiecie. O tyle, że to tak tanie, że nie wiem, 10 litrów, no nie wiem, jak mi powiadam, skrzynka whisky. To koniec świata, no i na te wszystkie, wiecie, burdele i te wszystkie głupoty. Mówię, nie, wykończę się normalnie, nie da rady. To czas spalec to. Ja tam handlowałem tymi gaciami, tam kawior, co nie? Później, ten, bronią gazową handlowałem, takie rzeczy. Ale mówię, trzeba jakoś rozwijać się, bo gaciami. Ja będę gaciami przecież handlował. Znałem się w wojsku, znałem się na broni, takich rzeczach tam, te gazowe pistolety, ten. No i słuchaj, pojechałem do Luski, wiecie co, i tam jakimś wracałem na granicę. Akurat to było ile, tam prawda, po wojsku byłem, podszedł do mnie taki tam, wiecie, żołnierz, papierosy mu dałem. Mówi, daj zakurzyć, mówię, no to masz, dałem mu całą paczkę Marlboro. Chodziłem, wiecie, te lewisy obcięte, elegancko, plecaczek. Sobie chodziłem, dałem tam żołnierzowi te papierosy. Znaczy jakiś lejtnant wyskoczył do niego, no ja podleciałem do niego, pchnąłem go, wywalił się ten lejtnant, co nie? Na granicy mnie podjechali, wzięli mnie z kuli, zamknęli mnie do pierdoła polskiego. Tak nie zamknęli, wiecie co? No, no i tam sobie siedziałem w pierdół, kurka wodna. I taki fakt, słuchajcie, poznałem tego gościa.
znam takiego gościa, mówię, ty, muszę tam, wiesz, jakiś interes rozkręcić, czy zacząć bronią handlować, mówię, wszystko się załatwię, nie ma problemu. Ale mówię, kiedy tam wyjdę z tego więzienia, walę w te drzwi, do gości, mówię, chcę, rosyjski znałem dobrze, co nie wiem, kiedy go puścicie. Nie wiadomo, kiedy musisz, bo tutaj mówi, szef mówi jakiegoś, musi tak obłaścić, to musi przyjechać, on dopiero cię puści. Ale mieliśmy szczęście, bo z tym, co interesy miałem robić, gdzieś traktor w PGR-ze ukradł, wiecie co? A to była jakaś jego rodzina i on przyjechał. I on przyjechał, nas puścił po, nie wiem, po dwóch dniach nas puścił z tego ansa, nas puścił, co nie? Pojechaliśmy do jego domu, interesy muszą bijać, wszystko ładnie, pięknie. No to wódka, zaruska, ta zakąska, ta słonina i te wszystkie rzeczy. No, on mówi, słuchaj, ja mówię, interesuje mnie, żebyś mi tutaj broni, żebym mógł handlować. No dobra, mówię, nie ma problemu, co chcesz, automat? Ja mówię, wszystko co masz, mówię, biorę. Chciałem być wielkim przemytnikiem, chciałem być broni, co nie wiem. Mówię, wszystko co masz, jakieś pistolety, a znałem się na broni, to wymieniałem, mówię, wszystko co szukałem, nie ma problemu. Mówię, ile będzie kosztowało? Mówię, dobra, tam, mówię, nie wiem, 2-3 tysiące dolarów, dobra. Pojechałem do kumpli, do tamto, nikt nie ma kasy. Ja mówię, ludzie, weź, handel robicie, nie chcecie ten, kasy mi pożyczycie na dobre interesy. Nie chcemy, dobra. Kumpel, ten, słuchajcie, kumpel tam mówi, dobra, chodź do Grecji, pojedziemy, co nie? Jedziemy do Grecji, zarobisz trochę pieniędzy zarobisz, a nie powiedziałem, co mi te pieniądze. Mówi, dobra, to pojadę do Grecji, gdzie pomarańcze zbieram. No dobra, pojadę do tej Grecji, wiecie co. Na mnie dojechaliśmy te pomarańcze, kurde. Tam gdzieś mi się... Tam, gdzie później ewangelizację się robili w Atenach, w kościele katolickim, tam się gdzieś zatrzymali, tam poznaliśmy chłopaka, mówi, dobra, nie jedź, te żadne, mówi, pomarańcze, tam żadnej kasy nie zarobisz, mówi tam, chodź, mówi, tutaj gdzieś normalnie budownicy pracował, dobra, zacząłem pracować, wiecie, kasy przyszło, ty, 92 rok, ja już zarabiam prawie 800 dolarów, wiecie, ile było kasy, a że byłem pracowity, tam robiłem w kasy, miała, dobra, zaczęła się znowu jazdy, no tak, wiecie, zaczęły jazdy, wiecie, chlania, imprezy, to wszystko, ja dziękuję, burdele. Nie wiem, siedziałem w burdelu, wódkę piłem. No i kiedy to skończę, w ogóle te swoje moje życie marne. I ja dziękuję, mówię. I słuchajcie, siedzę sobie w tej Grecji, siedzę sobie tam już, łeb mi spół podchlania. I nie, no się samobójcze miałem, mówię, kurka, ona coś się wreszcie coś zrobi ze sobą, co nie? No ale mówię, no gdzie? Jak się powieszę, to chłopaki by się śmieli ze mnie, że się powiesiłem. Mówię, w lepsze muszę strzelić, bo chociaż mówię, elegancko to wszystko będzie wyglądało. Co nie? No dobra, tam. Trzeba będzie już coś schować, jakiś pistolet, za ten łeb walnąć. Uważnie wam mówię, no. Normalnie takie myśli miałem samobójcze. I słuchajcie, i taki głos mu, Ducha Świętego, że teraz wam powiem, no bo jestem, mówiłem, co nie? I ten diabeł do mnie mówił, i mówi, człowieku, mówi, weźcie, mówi, zabij, mówi, będzie spokój, będziesz miał lekko, będzie wszystko ładnie, pięknie. Następny głos przyszedł, mówi, słuchaj, ale jak twoja mama wytrzyma, mówi, jak ty się, mówi, zabijesz, mówi, to jak twoja mama, mówi, taka dobry człowiek, który cię chował przez całe życie, a ten, jak ty jej przykrość zrobisz, nie? No i wiecie, no ale łeb miałem taki, że komisja to rozwalony po tym wszystkim, po tych rzeczach. I wiecie, co jeszcze, aha, taki moment był, przyszedł taki moment, jeszcze taki kolega, kawalerkę, no bo tam ustawiłem się, wiecie, kawalerkę sobie miałem, kolega do mnie mówi, dobra, przyjdę do ciebie mieszkać, a ja mówię, no nie chcę, ale dobra, przyjdź. Przyszedłem do tego, przyszedł do mnie mieszkać, wiecie, co, nie zapłacił mi rachunku, ja akurat miałem taką sytuację, że kąpałem się po jakimś tam, wiecie, jakiejś tam melanży się kąpałem i terma była zepsuta i sobie nogę poparzyłem termą, co nie? Taki wiecie, para taka buchnęła, poparzyła mi całą nogę. Nie mogę iść do pracy, przez miesiąc czasu trzeba było za rachunki zapłacić trzeba było i uciekł ten mój kolega. Chaty mi zamknęli, kawalerki mi zamknęli. Idę sobie, wyszedłem, przychodzę z pracy, chata zamknięta. Szedłem sobie i mówię tak, Boże, mówię, jak istniejesz na tej planecie, to proszę Cię, pomóż mi. I to jest dzień, zaznaczam, że to jest dzień mojego narodzenia, wiecie co, to jest dzień mojego narodzenia. Nawróciłem się w Grecji, na stacji Agio Nikolaos, ulicy nie pamiętam, następnym razem na płakach ulicy, byście chcieli wiedzieć. Szedłem na ulicy, się nawróciłem do Pana i zawołałem z szczerym sercem, Jezu, jak jesteś, to pomóż mi w moim życiu. Wiecie co, wiele tak składa świadectw ludzi, że też od takiego momentu dochodzi w swoim życiu, to mówi, Jezu, jak istniejesz, no kurde, przecież powiem ministrami, czasami wiecie, jak ewangelizuję i tam krzyczę przez mikrofon, to mówię, no, chciałem, że jestem wierzącym człowiekiem, że jestem to tam, jaki wierzący? Ludzie, dopiero jak się człowiek żywym Bogiem spotka, to jest wierzącym człowiekiem.
I zawołałem do Boga. Zawołałem do Boga i oczywiście, że wiecie, co, że Bóg nie jest głuchy. Zaczyna działać. Za jakiś tam czas, no już jakoś tak troszeczkę uspokoiłem sobie tą moją główkę. Za jakiś czas idę do kumpla. A, kasę wam przyszedłem pożyczyć jakiego Greka. Przyszedłem pożyczyć kasę i spotkałem tam Polaka, który mi zaczął pierwszy raz mówić o Jezusie. O kurde, zaczął mi mówić o Jezusie. I on mówi, słuchaj, musisz się nawrócić. No dobra, muszę się nawrócić. W jaki sposób? No musisz przyjąć Jezusa, no tam mówił te rzeczy. Musisz się ochrzcić. No jak się, musiał się być ochrzczony, jestem człowiekiem, co ty mam wymyślić? No musisz się świadomie ochrzcić, ja wiem, co znaczy świadomie. No mówię, no to nie wiem, jak się świadomy, taki jesteś, mówię, wiesz, ministranek wierzący, jest, jak się świadomie można ochrzcić. Widziałeś taki film, jak Jezus ludzie chrzcił, mówi morzu. Ja bym no na tyle to widziałem. Mówię, no tak, jest świadomość, musisz podjąć w sercu, rozumiesz, pastor. Mówię, kto? Pastor, mówicie, ochrzcie, rozumiesz takie rzeczy. Mówię, kurde, co on świruje ten gościu? No dobra, ale mówię, wiesz co, ja mówię, dobra, nie ma problemu, mówię, wiesz co? A on mówi, no mówię, tak. Wchodzę tutaj do takiego kościoła, mówię, jak będziesz chciał, to mówi, przyjdź. Przyjdź, mówi, i bo jest chrzest wodny, mówi, to przyjedziesz i mówi, bo ty filozofujesz, wiesz, tam wszystko, mówi, to zobacz, jak to wygląda, to tam. No i wiecie co, ja był taki moment właśnie, nowonarodzenie, znaczy moje już to na ulicy, to na chodniku zrobiłem przyjęcie Jezusa i tak zaczęło to działać, to ziarno zaczęło Boże działać w moim sercu i na drugi, za jakieś 2-3 dni był wyjazd, wiecie co, pojechało to karę. Znaczy kościół tam właśnie Kerygma, tam gdzie chodziłem, autokar był i wychodzili ludzie, ludzie się zebrali, żeby się ościć. No, wsiadłem tam do tego autobusu, siedzi tam wierzący ludzie, mówię, kurde, co fajni ludzie, to są uśmiechnięci, piękni, mówię, ja dziękuję, a ja tego papierocha jednego za drugim odpalałem, nerwicowo paliłem, w kibu paliłem, gdzie tego mogłem, to paliłem. Wsiadłem do tego autokaru, wsiadłem, siedziałem tam takich czterech chłopaków, ja mówię, kurde, jakąś whisky trzeba powiedzieć, bo powiedziałem tak sztyk. Nie, mówię, wiesz, spokojnie, wiesz, no co będzie, tyle godzinę czasu, gdzie tam siedzi. Nie, mówię, wiesz, widział to, czy jakieś inne rzeczy. No nic, pojechałem, wiecie co, pojechałem, no i pierwsze takie kroki z chrześcijaństwem, no. Patrzę, ludzie wychodzą, grają na gitarach, uśmiechnięci. Mówię, taki pokój mają, mi tego najbardziej brakowało, ja dziękuję. Szczepek, nerw i koniec, wiedziałem, co ze życiem swoim zrobić, wiecie co, ludzie mają pokój, uśmiechają się, ręce do góry wyciągają, ja mówię, ja dziękuję. Ale tak się bałem, wiecie, no ja nie już mówię, co ja znowu, gdzie ja znowu to przebyłem, mówię, co za impreza, mówię, co tu się znowu będzie działo, mówię, w tym moim życiu, mówię, no ale nie, już byłem taki, wiecie, na takiej skrajności, mówię, niech zobaczę, co to jest, i ludzie są jacyś inni, jacyś normalni, czy można porozmawiać z nimi, kurde, to, wiecie, z wariatami, mówię, ludzie, kochani, I słuchajcie, no ja zacząłem chodzić do kościoła, co nie wiem, chodzić do kościoła w Grecji. Pastor robił nawołanie do przyjęcia Jezusa, przyjąłem Jezusa z tego Zbawiciela, narodziłem się z Bożego Ducha, powiedziała kiedy? W 95 roku. To już troszeczkę czasu minęło. I zakończył się ten, wiecie co, ten epizod mój w życiu światowym. Naprawdę. Ja jestem, pozwólcie. Już tam nie będę więcej ten, ale dzisiaj naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem. Wiecie co? Naprawdę, Jezus jest największym szczęściem człowieka. Jest największe, co może być. Wiecie, radość w życiu. Naprawdę. Dzisiaj Bóg działa w moim życiu. Działa w moim życiu. Jakkolwiek idę przez moje życie chrześcijańskie, tam potknę się co jakiś czas, ale wiem, że Jezus mnie kocha. Wiecie co? Mam to, że mogę się modlić do Boga. To jest bardzo ważna rzecz. W tym naszym życiu. Jak jesteśmy tutaj, wiecie, naprawdę, jestem szczęśliwym człowiekiem teraz, że mogę żyć z Bogiem. Miałem straszną nienawiść, jeszcze mam powiem do ludzi, wiecie co, miałem taką nienawiść do ludzi. Dzisiaj Bóg zmienił moje serce, wiecie co, ja kocham ludzi, normalnie. Kocham ludzi, kurde, ktoś mi powiedział, że będę kochał ludzi, naprawdę, kocham ludzi, no. A to Bóg zrobił, naprawdę Bóg zrobił w moim sercu. Jezus jest naprawdę jedynym prawdziwym Bogiem, wiecie co, dlatego mam serce. Serce do głoszenia Ewangelii. Nie robię tego, wiecie, z tego, z musu, ani z litości do ludzi. Naprawdę, robię to, bo kocham ludzi.
To jest ważna rzecz w moim życiu, co nie? Naprawdę, Bóg jest dobry, cieszę się z tego, wiecie co, tylko trochę żałowałem zawsze, żałuję, że się tak późno nawrócił. 25 lat, kurde, jak się nawrócił naprawdę wcześniej, to było naprawdę moje życie jeszcze inaczej by wyglądało. Bóg jest dobry. Ale by nie było takiej historii. No, tylko tak część, by można było książkę napisać, bo jak chcecie jeszcze jakieś szczegóły, to bym opowiem. Słuchajcie. Bóg jest dobry, naprawdę. Bóg jest szczęście, jest wszystko. Jest naprawdę jedynym prawdziwym Bogiem. Można żyć szczęśliwym, spełnionym życiem. Amen. 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 Słuchajcie, będziecie chcieli pogadać, bo ja lubię posłuchać Zbyszka, bo on, to jest ciekawa rzecz. On trafił tam po takich przejściach, po takich w ogóle patologiach, jeszcze gdzie, do w ogóle apostolskiego kościoła w Grecji. Czy w ogóle apostoł ten kościół prowadził, w ogóle wiecie, to nie trafił gdzieś do kościoła pod tytułem jakiś tam, tylko wiecie, bo no, opowiada o tym pastorze, wiecie, po prostu, który pójdzie do, wiesz, się trzęsienie ziemi w ogóle, wiesz, a facet stoi, halleluja! W ogóle wie, a to w ogóle ziemia się trzęsie, wiecie, a to nic z nabożeństwa nie wychodzi, wiecie o co, to w ogóle troszkę inny kaliber, rozumiecie?